spotkanie, w którym pokazujemy różne małe formy teatralne, takie w procesie powstawania spektaklu, więc one nie do końca są przygotowane, improwizowane, ale są to teksty, które nas bardzo w jakiś sposób zainspirują. Jak ja chłopa chcę, już nie wytrzymam, nie, już nie wytrzymam, nie. Wypił pan już 12 podwójnych whisky i jest pan w trupa pijany. Idź do domu, szanowny kolego. Nie jestem pijany. Jestem trupem. A to jest mój dom. Jak to tu jest pana dom? No mieszkam tu, zaraz pod Ladą. W czasach, gdy mnie chowano, w okolicy nie było żadnego baru, tylko bezkresne pustkowie za miastem. Tu mnie napadli i zabili bandyci, grzebiąc na miejscu. Na duszkie wieleń, choć umarły, niezmiennie patrzy w szary koc. Na długach kubki, złe jak karły, oknem stolik drzewa kloc. Przy lampie ćma się tłucze ściekle. Staruszka ćmy, co znała mnie. A ja już nie wiem, czy mi w piekle to gorzko będzie i tak źle. Kto występuje? Występują aktorzy profesjonalni, wolne strzelce z Krakowa, które się pałętają i nie mają miejsca dla siebie. Czyli w tym akurat Hyde Parku Justyna Orzechowska, Basia Szałapa, która wprawdzie jest na etacie w Teatrze Instytucjonalnym, ale ma potrzebę pracy w takiej też grupie. Ania Piruk, no i chłopcy, Karol Zapała, Jacek Milczanowski, Zbyszek Kozłowski. A muzykę zawsze pisze Ewa Rys. Z nami współpracuje od dłuższego już czasu. Mira Wielowiejska. A, Mira Wielowiejska, tym razem też, bo jeszcze skład się czasami zmienia. Że dojechaliśmy tak szybko. Skandal! Ci kolejarze w ogóle nie trzymają się rozkładu jazdy. Jednak nie to było najbardziej irytujące. No najgorsze było to, że on w ogóle nie poprosił mnie o numer telefonu. Nie chce pan poznać numeru mojego telefonu? Ależ chcę, proszę podać. 987 654 321. Bardzo ładny numer. Nie zapisze pan? Nie, ale podam pani swój. Ma pani coś do pisania? Może być? Pewnego razu nie wiem kto cichutko wstał z pościeli, na głowę włożył, nie wiem co, a na nogi włożył, nie wiem co.
Boże, no. A poza aktorami, kto występuje? No, widownia bierze udział też czasami. Bo a to są studenci? A, to jest młodzież jeszcze, tak. W dwóch Hyde Parkach, czyli w dzisiejszym i ostatnim, grudniowym, młodzież nas tutaj wsparła. Taka młodzież, którą zaprosiłam po konkursach recytatorskich i z którą bardzo się fantastycznie się pracuje. I są chętni, pełni entuzjazmu i my starsi się od nich uczymy też. Polska kaszkę warzywa, temu dała, temu dała, temu dała, a temu łebek urwała. Temu dała, temu dała, temu dała, a temu łeb urwała. O! Polska warzy, temu dała, temu dała.